wystawa mówi o dziejach kombinatu w tym pierwszym okresie, w latach 1949-58. Chcielibyśmy, żeby ta wystawa zapowiadała rocznicę, o której w mieście się mówi, do której miasto się przygotowuje, mianowicie 60-lecia istnienia Nowej Huty. Powstał gigant na ponad 1000 hektarów. Powstało wiele dziesiątków, setek kilometrów dróg, linii kolejowych i olbrzymich hal, ale nie powstałoby to wszystko bez zaangażowania ludzi. Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 60-lecia Nowej Huty. Jednym z pierwszych projektów, które przygotowaliśmy na okazję jubileuszu, jest wielka wystawa fotograficzna Nowochucianie historii sąsiedztwa. Wystawę chcemy przygotować w przestrzeni nowochuckiej, w naszych parkach, na Placu Centralnym, Placu Ożańskiego. Jeśli macie Państwo takie zdjęcia w swoich domowych albumach, przynieście je do nas do klubu. Zdjęcia zeskanujemy, przygotujemy, opiszemy i oddamy je Państwu do Waszych domowych albumów. Parę rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, czy to kojarzycie, czy nie, czy to słychać, ale macie tam ten port zbiorowy, który zbiera wszystkie wasze reakcje, które są teraz bardzo ok, a robimy to na hal, że to robi tą przestrzeń takie wrażenie, że Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jak śpiewa tamto na tą egzekucję i wy to przekrzykujecie, Marcin, staj na środku, ja ci tam zrobię światło, nie być tak obok. Nie lubię, że jest jeden reżyser i reszta, ale jest zawsze jakiś zestaw, zespół, który robi ten spektakl. To ja zawsze lubię robić ze scenografem Jarną Beniszem, to co za mną jest, to stawia on. Lubię robić z Karolem Albrechtem, który tutaj napisał muzykę. Na czas, to dobre? Toto? Tam grają żywe skrzypaczki, kwartet taki bardzo fajny, napisaną muzykę. Trzymaj się, proszę, jeszcze dzień lub dwa. Gdy źle wybierzesz, będziesz stąd musiał zaraz odjechać. Odłóż rzecz na później. I jest tu z nami nasza pani profesor, która nas uczyła na szkole, Iwana Bratkowa, pani docent, która robi kostiumy, a takie historyczne, a to jest bardzo, bardzo fajne. Są trzy takie sztuki Shakespeare'a, które są do reimpretacji, znów interpretować, to znaczy Otello, to znaczy, że Bosie troszeczkę inaczej, już nie jesteśmy takimi rasistami, to znaczy Poskromienie złośnicy, bo troszeczkę feministamiśmy się stali, a trzeci, że już nie jesteśmy taki antysemici, to znaczy, że jest do reimpretacji też Kupiec Wienecki. Gardził moim narodem, udaremniał mi transakcje, odsuwał ode mnie przyjaciół, szczuł na mnie wrogów. I to z jakiego powodu? Bo jestem Żydem?
Mnie to właściwie bardzo interesowało, bo w Polsce ten antysemityzm i filosemityzm jest teraz przez książkę Grossa, ale jest za to tematem, który jest żywym. Nowiny pewnie odnoszą się do spraw sercowych. Za pozwolenie, wasza wielmożność. Dlaczego Żydzi mają takie duże nosy? Bo powietrze jest za darmo. Do czego zmierza? W Czechach by takiego tematu nie było. Bo my jesteśmy bardziej rasistami, bo tam jest dużo cykanów, ale nie mamy takiej... Żydów tam w Czechach zawsze nie było tyle. To znaczy, że nie ma takiego problemu. No.